Stream Elements. Pisze XANTOR 210 is now live. Streaming ROBLOX, Zombie World Alpha 1-2 part 1. Nikram Twitch. Pisze witam. Tasiaśl. Pisze hej. Thank you.
Mikrofon. Gdzie to ten mikrofon? Zapomniałem, gdzie się włącza mikrofon, bo by się dawno nie nagrywałem. Dobra, witam. Siema, siema, ziomaleczki. Urosła mi ta broda już, nie? Więc witam. Siema, ziomki, ziomale. Witam Uksantora na kanale. Witaj Nikram. Witaj Tasia. Witajcie, witajcie, witajcie. Zombie World w aktualizacji, która miała dzieło kilka dni temu. No ale miałem nagrywać kilka dni temu właściwie, miałem nagrywać chyba, nie wiem, drugi dzień po aktualizacji, ale na akurat umarł mi telefon. Mój serwisant w pokoju obok powiedział, że procesor padł, że jak trochę dociska ten procesor, to on jeszcze się włącza, a jak się ten procesor nie dociśnie, to się tam nie włącza czy coś. I próbował coś tam docisnąć, instaluje jeszcze system, ale nie uruchamia się, no. I tak, pierwszy dzień to było instalowanie pierwszych rzeczy, ale musiałem poczekać 24 godziny na zainstalowanie bardzo ważnej rzeczy, weryfikacji dwuetapowej. I to trwało, można powiedzieć, 25 godzin prawie, jak czekałem. No i dopiero po tym jeszcze mogłem poinstalować. Dwie doby mi potrwało, zanim odzyskałem w jakiejś tam formie. Chociaż jeszcze muszę się nauczyć używać telefonu, nie? No to ale. Ale już ogarnąłem, fajnie. Nie podoba mi się domyślne menu Xiaomi, ale ogarnąłem i można ustawić niedomyślne menu, tylko ten pasek powiadomień można zrobić klasyczny. Tutaj można sobie poustawiać klasyczne ustawienia, też sobie launchera nie można ustawić klasycznego, ale ja sobie mam kupioną już dawno temu, chyba za złotówkę czy za 2 złote była nowa launcher. Dziękuję Tasia, bo to dzięki tobie mam. Ty mi powiedziałaś, że jest nowa launcher tanio do kupienia. Tak więc to jest najlepszy launcher. No i tak z telefonem, nie, ogólnie telefonik jest, tak. LG. KMI LION 225. To jest Redmi. Pisze, witam. Redmi Note 13 Pro bez plusika, bo chyba jest jeszcze z plusikiem. I cześć Kamilon. Witaj serdecznie. No i oczywiście Zombie World. Kamilon? Czy to ty jesteś ten gościu od tej gry, co mnie zapraszałeś, żebym streamował twoją grę? Bo nie pamiętam. Czy to ty mnie zapraszałeś na tą twoją grę? Bo ja na nią... KMILION 225. Pisze, nie to Nikramet. Nie to Nikramet. Aha, dobra. Rozumiem. Nie, bo taka fajna gra w sumie... Nikram Twitch. Pisze, Xantorowi chodziło o kogoś innego. Nie, właśnie nikomu... KMILION 225. Tak, ktoś pisze, inny. Pisze, chyba że chodzi ci o coś innego, ktoś, ale ktoś, i tak to nie ktoś, ja. Ktoś inny. Ja tą grę dodałem do ulubionych, to tak szybko przelecę przez mój profil. To jest chyba specjalne zrobione do streamowania, żeby nie można było zobaczyć profilu, tak więc szybko przejdę tutaj do tej gry, bo to, o, tu nie widać profilu, ale to jest ta gra, o. To jest ta gra. Zombie Pants Army Chapter 1 i jest, zrobił też Chapter 2, nie? Tylko nie ma tutaj opisu, co to jest i jeszcze nie zrobiłem overlaya, ale będę chciał to nagrywać, nie? No. Ciekawe, czy jak wejdę na stronę główną, na hity, albo tutaj, o. Zombie World. Tak mogę wyszukać tą grę? O matko! Czemu nie ma twojej gry?
Wpisałem dokładnie Zombie World. Matko, co za głupia wyszukiwarka. Gdzie jest twoja gra? Czemu, czemu nie ma wyszukiwarki w ogóle? Masakra. Osoby nie, projekty. Czemu nie ma twojej gry? Nie jest publiczna pewnie, tak? Jest pełno. I w ogóle. Witam Twitch. Pisze, moja gra raczej będzie dość nisko, bo priorytet mają inne, które mają więcej wizitsów. No dobrze, ale ja wpisałem Zombie World, a wyskakuje robot 64, Survivor i jakieś świnka. No, na pierwszym miejscu to wyszukiwarka jest zwalona, bo na początku powinno wyskoczyć wynik mojego wyszukiwania. Dokładnie, Zombie... Ten tytuł, który wpisałem, nie? Bez sensu. A więc nie ma innego wyjścia, jak muszę sobie przejść ten przez mój ukryty profil. Bo tutaj chyba nie ma ulubionych, nie? Nie, jest! Strona główna też ma ulubione, tak więc fajnie. I sobie od razu pyk. Wejdę na Zombie World. Zombie World. Part 2. A version Alpha 1. Fajnie zrobiłeś ekran uruchamiania, powiem ci. To jest fajne. Powiem ci, że to jest pro. Bo tego, nie wiem czy to było tak, czy to zrobiłeś teraz dopiero, że wyskakuje ekran, przywitanie, jaka wersja i dopiero gra wyskakuje, nie? No, nie wiem. Oczywiście proszę o komentarze, bo ja nie pamiętam, jak się gra uruchamiała wcześniej. Nikram Twitch. Pisze, nie było, możesz przeczytać opis aktualizacji. No właśnie, zapomniałem. To czekaj. Wyjdę na razie. Tak. Ostatnia aktualizacja. Dodano. Oczywiście wiadomo, to co było wiadomo. Odwiedzanie znajomych. Kopanie. Nie wiem czemu napisałeś po angielsku. Friend place. Ale dobra. Uzyskiwanie kolekcji, 52 kolekcje, resetowanie normalnych łopatek o 6, właśnie est, nie wiem czy zjadłeś C, bo chyba powinno być 6 cest, a nie est, ale nie wiem, tak mi się wydaje, że powinno być cest. Możliwość zakupu złotych łopatek, optymalizację podczas ładowania gry, no właśnie, zmieniono ekran ładowania, operacja przycisku Page. Co to za przycisk Page? Przycisku Page. Naprawiono zbieranie materiałów pracowników. No wreszcie. Pracujący pracownicy, czyli naprawieni. I naprawiono przenoszenie, usuwanie łóżek? Na pewno o łóżka chodzi? Ja nie pamiętam, żeby w Zombie Island były łóżka jakieś. Ale dobra. Chyba chodzi o ten... O domy drwali, kamieniarze i tak dalej, nie? No. Nikram Twitch. Pisze, na Discordzie masz opisane. Tutaj dałem po angielsku i głupio tłumaczy. A, rozumiem. Dobra, okej. Dobra, ale już nie będzie, że tu przeczytam wszystkie modele, skrypty, ale przecież ja nie miałem tłumaczy. Nie. O, ja mam ustawione... Bez tłumaczenia Roblox przecież, nie? Nie wiem, co się stało. Dobra. No, okej. Okay. Wszystkie modele skryptu interwersyjne zostały stworzone przeze mnie. Inspiracją była gra Zombie Island, która należy do Bizarre Games. KMILION225. Pisze, ta gra już bardzo fajnie wygląda, mimo tego, że dopiero alfa pierwszy 2. No, alfa to bardzo wcześnie, nie? No. Możesz sprawdzić gry jak Klondike lub Zombie Castaways, to fan mode gra. To fan-made gra dla fanów. No to pewnie źle przetłumaczone. No dobra, idziemy. Jest ten piękny ekran. No to no wiadomo, każda gra się tak samo uruchamia. Ten ekran to jest standardowy w każdej grze chyba. A tutaj jest nowy ekran ładowania.
Wyskakuje logo Zombie World, które poprosiłem Nikrama też, żeby mi wysłał prywatnie. Może sobie wykorzystam kiedyś do miniatury. I tutaj pięknie wyskoczyła wersja i pięknie gra jest. No. I wiadomo, plony mi tutaj podojrzewały. To mogę pozbierać. Pyk, pyk, pyk. Tak, mogę posiać nowe plony. A trzeba przekopać jeszcze. Czekam na brygadę, Nikram. Chociaż na brygadę. Bo jednym takim głupim, zielonym Robloxem to idzie potwornie, nie? Nikram Twitch. Pisze w alfa pierwszym 3 będą. A, alfa 1, 3. No, dobrze, 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 dobrze. Czyli jeszcze, ale jeszcze będzie alfa, to jest 1, 2, part 2, więc bez brygady to słabo. A samolot będzie też w 1, 3, czy później? Pozbieram to wszystko tutaj. Nikram Twitch. Pisze raczej później. A, raczej później. Samolot to pewnie tak, wiesz. Nie wiem, czy to błędów nie będzie wywoływać przy zbieraniu, jak to wszystko kosi na raz i wszystko nawozi na raz. A brygada no to już była łatwiejsza do zrobienia. To sobie pięknie dwóch. GEKOON1. Pisze siema. Cześć, cześć, cześć. Witaj, witaj. Pierwsza wiadomość na czacie. Witam serdecznie. No widać, z Robloxa przychodzi trochę więcej ludzi niż z wiejskiego życia. Nawet randomy przechodzą. Ale dawno nie streamowałem. Ale to moje dawno nie streamowanie to jest związane z tym, że no tutaj jest ciepło, jest lato i żona często mnie woła na spacery. Albo na rower. No i tak nie jestem. A jak już jestem, to sobie chcę wykorzystać ten czas dla siebie właściwie, nie? Jak będzie zima, to będę streamował może i codziennie, nie? Albo co drugi dzień. Tylko tak głupio, bo Twitch wymaga, żeby streamować codziennie i to jest trochę głupio w sumie. Bo ja nie tylko streamuję na Twitchu, że wyłączam streama i to jest wszystko, tylko jeszcze to ściągam z Twitcha, wysyłam na YouTube i muszę to jeszcze przetworzyć sobie na YouTube, czyli zrobić miniaturę do tego i tamte, no, napisy tak po szybko, kurczę, pousuwać na początku. Nikram Twitch. Pisze Alchpa pierwsza 2 part 2 jest już blisko wydania. Możliwe, że w poniedziałek lub we wtorek będzie. Szybko, 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 szybko. Dobra, czy plony nie mają jeszcze... Czy to się musi wczytać? Być może, że się musi wczytać, nie wiem. Bo ty mówiłeś, że nie można robić rzeczy, które nie mają ikonek. Czyli na przykład japoński ogród nie można. No właśnie, bo to jest po angielsku. Ja dobrze, bo ja wyłączyłem tłumaczenie. Młyna nie ma, zombie box nie ma. Ale jeśli chodzi o nasionka, to tutaj pominąłeś ikonki właśnie, bo można posiać nasiona, ale no właśnie, właśnie. I teraz już rośnie godzinę. Tak? Dobrze, to sobie proszę kończynkę na godzinkę. Pyk, 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 pyk. I przetestuję najważniejszą rzecz, czyli po prostu te odwiedzanie znajomych, bo jest tu Nikram 13, nie wiem kto to jest, jak to przeczytać, Kamiko, no to nie, w sumie postaram się przeczytać, Splo, jest Poleki, to od klimatyzacji w samochodzie tak kaszle, przepraszam. No i teraz tak, patrz Nikram, a nie, już myślałem, że się zbugowało, trzeba było odznaczyć sianie, rozumiem, ale to w Zombie Island chyba działa tak samo, że trzeba odznaczyć sianie, żeby można było zebrać kamloty czy coś, tak, no i dobra,
Niech pozbiera te dwa ostatnie kamloty. Czy tam jeszcze drewno chyba pójdzie zebrać? Prawidłowo przejdzie do tego drewna. O, pięknie. Przeszedł prawidłowo do tego drewna. Tam jeszcze dwa drewna są. Niech bierze. Tam jest skarb, ale dobra. Zostawię go na razie. I... kolekcje. Mam rozumieć, że kolekcje są, ale nie są zrobione obrazki, tak? Tylko są belki takie. I że tutaj już jedna kolekcja mi wypadła, czyli ręczna. Rękawiczka i obrazki nie są porobione. Dobra, to ty tutaj jesteś ten największy poziom na pewno. We're going to France. Search for my hidden treasure every day. Loading. A, czyli nie wiem, czy w zombie... O! To w taki sposób się odwiedza, że tak jakby gra na nowo się ładowała. Czy to przypadkiem w Zombie Island nie było czegoś takiego, że się naciskało lewym myszy, bo chyba prawy myszy nie działał w ogóle na przeglądarkowej grze, ale trzeba było chyba nacisnąć na znajomego i można było wybrać wyślij prezent albo coś i odwiedź. A tutaj jak się naciśnie, to z automatu leci do znajomego. No, więc coś albo to jest do poprawienia, albo to inaczej działa. Dobra, mam... w ogóle nie wiem, czy mam złote łopaty. Tak w ogóle mam 5 zwykłych łopat, a więc sobie tutaj płotek, bo to... ciekawe, czy jest wielki skarb w ogóle. Nikram jest wielki skarb na razie, czy nie ma w ogóle? Nikram Twitch. Piszę, sprawdzę na starych filmach i postaram się to naprawić. Nikram Twitch. Pisze, jeszcze nie ma. Aha, jeszcze nie ma. Czyli po prostu sobie kopiemy. Obojętnie co, płotki. A złotych łopat, tego co widzę, nie kupiłem. I... zombiak próbuje kopać, ale nic nie wypada. No bo nie mam. Dobra. To tak. Chcę wrócić. Wracam. Gra się od nowa wczytuje. Niestety, no klimatyzacja, no... w samochodzie, co poradzę. I ten kaszel jest. Dobra. I fajnie. Czyli market... myślę, że... tak, to w Fertizelsach, tak myślałem. W Fertizelsach ja mam dużo zombidolcy, bo ty mi doładowałeś, z tego co pamiętam. Czyli kupię sobie... 300... złotych łopat. I można pójść do następnego znajomego. No ale tutaj właśnie było na pewno wyślij... chociaż nie wiem, prezenty się wysyłało... już nie pamiętam, gdzie to się robiło. Ale się tu się wchodziło, o tu w prezenty się przechodziło. Właśnie, ale nie działają prezenty właśnie. Jeszcze nie zrobione, ja wiem. Ale tutaj nie było tak, że klikasz i już masz przechodzenie do znajomego, bo to by było dla graczy nie bardzo nieprzyjemny misklik, nie? Na pewno było, że klikasz i otwiera ci się taki przycisk i odwiedź lub nie odwiedzasz, a jak chcesz odwiedzić, to wybierasz ten przycisk odwiedź i tam było chyba jeszcze, nie wiem, właśnie przycisk chyba z prezentem, ale nie pamiętam właśnie. Szkoda, że tu się nie da pomniejszyć. Odruchowo chciałbym pomniejszyć przyciskiem strzałki jak w wiejskim życiu, ale to nie działa. No to jest poklej, klich, czy jak mu tam sobie tutaj już ogarnął porządnie swoją farmę. KMILION 225.
pisze, było małe menu z opcją odwiedzenia albo wysłania prezentu. Tak, tak, było, było właśnie. I tak dobrze pamiętam. Widać, że tutaj już ma piramidę zbudowaną, tutaj ma pełno grządek, ogrodzone, porobione, pełno kucharzy, pełno drwali, kamieniarzy i można w drwalach, w kamieniarzach, w kucharzach, w krypcie. K-M-I-L-I-O-N 225. Można kopać. Pisze, ta pamięć ci się przyda. O, wiesz, z pamięcią to u mnie różnie bywa. Ale tak właśnie się zastanawiam, że kopałem tutaj skarb, a nie widać było, kto kopie. Gdzie jest mój zombiak tak w ogóle? Tu jest zaznaczone kopanie trzech skarbów i nikogo nie widać. Chyba, że on poszedł i tą piramidę tam kopał, ale nie widzę go. Nikram Twitch. Zapodział pisze, się. On utknął obok kamienarza. Tak? Obok kamieniarza mówisz, a tu jest tyle kamieniarzy, że ojejku. Dobrze, że patrzysz, bo ja nie widzę go, naprawdę. Nikram Twitch. Pisze, lewy górny. Lewy górny. No właśnie, ślepy jestem, bo nie widzę go. Bo tu nie ma kamieniarzy. Dobra, nieważne, w takim razie jak utknął, to klikam go home, tylko tu chyba trzeba dwa razy, nie? Tak, żeby zaskoczyło, albo po prostu trzeba mieć cierpliwość. I pójdę do następnego znajomego pokopać. K-M-I-L-I-O-N 225. Pisze, z opóźnieniem działa. Ten, a u siebie mogę kopać? U siebie też można było, pamiętam, kopać. Nikram Twitch. Pisze, raz trzeba, ale serwer musi poczekać na teleportację. Aha, aha, aha. Dobra, tutaj odebrałem. Pik, pik, show. Butki wypadły. Kolekcja butów. Teraz tutaj się przejdę. K-M-I-L-I-O-N 225. Pisze, nawet możesz chyba od znajomego do znajomego bez wracania do siebie. No, no na pewno, tak, to dobrze. K-M-I-L-I-O-N-225. Field boot. Pisze, ale nie jestem to pewien. To drugie nie widziałem, co wypadło. Powiadomienie z innej gry dostałem. Trudno. To jest jeszcze za wcześnie na to. Ja dzisiaj wcześniej byłem. Co 12 godzin mogę tą grę robić. I czy, tak, idę do następnego znajomego. Zaraz zobaczymy, czy mogę przejść między od znajomego do znajomego. Widzę tutaj Kamkoksyn Sob. Kurde. Sobie tutaj nakopał Jeff i kamieni i nie odebrał. No to szacun, że się nie chciało odbierać. Szacun, szacun. Szacun, szacun. Takie coś, to kurde, to ja nawet na Zombie Island nie robiłem takiego czegoś. A robili ludzie takie rzeczy. Można Powal też... podkreślenie 88. Pisze, siemanko, misiu, ptysiu. Cześć, Kowal. Witaj serdecznie, siemanko. No i ten, ja czegoś takiego nawet nie robiłem na oryginalnym Zombie Island. Robiło się takie myki, że się siało mnóstwo jabłonek, cytrynek albo innych drzew jakiś tam. Nawet za zombie dolce. Cytryny chyba były za zombie dolce zresztą. I później zbierało 20 razy i było tych skrzyni mnóstwo. Ale takiego czegoś, że ze ściętych drzewek pełno skrzyni, to nie robiłem czegoś takiego. Dobra. No i sobie pójdę tutaj, powiedzmy 20 razy pokopię w latarni. Jak już Nikra mówił, kopanie nie dropi skarbów żadnych, czyli... Kowal podkreślenie 88. Pisze, misiu, co jadłeś dziś zajebistego? Jak ci po... O, jest. Level. Nie myślałem, że kolekcja. Co zajebistego? Powiem ci, dla... jak ci powiem, to ty powiesz, że to nic zajebistego.
Ale powiem ci, że ja powiem, że to było bardzo zajebiste, bo to było bardzo pyszne. Po prostu moja żona to jest mistrzyni i zrobiła bardzo, 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 bardzo pyszne płatki owsiane. Ale nie wiem, co ona tam zrobiła, że to takie dobre. Dodała do płatki. O, kolekcja, teraz dostałem motocyklową. I te płatki ona zrobiła, dodała tych herbatników do tego, śliwki suszone, coś tam jeszcze, mleko w proszku i to było no takie niesamowicie pyszne. Dobra, przeszedłem do następnego znajomego, nawet szybciej to przechodzi chyba. Za każdym razem wyskakuje ekran ładowania jak na początku gry. I tutaj Green Cane 411. I niechcący misklik kliknęło mi się na kopanie. Wykopałem następną motorbike. A, czyli po co? Już zdobyłem przecież motorbike kolekcję motocyklową. To jak kolekcja wypada drugi raz, znaczy, że będzie po dwie części, to będzie cały czas wyskakiwać, że znowu zdobyłem kolekcję, czy to była inna kolekcja wcześniej, nie wiem. Właśnie. No i pięknie, tutaj po prostu sobie Green Cane zrobił grządki, ile się da, ile tylko wyczyścił. Niestety sianie jest upierdliwe, to nie posiał wszędzie. No i w sumie tutaj nie ma za dużo, ja mam więcej nawet. Drwali kamieniarz, jeden kamieniarz, jeden drwal. O, ręczną kolekcję wydropiłem samą i to jest Green Cane. Także Legion 112 głośność. Nie, źle to przeczytałem. Legion. No dobra, 112 powiem po polsku, bo nie pamiętam, jak powinienem przeczytać po angielsku. Vol, dobra. I tutaj farma wygląda trochę podobnie jak moja, można powiedzieć. Nie, nie, pomyłka, tu jest pełno drwali kamieniarzy u góry. Ile się dało do oporu, czyli skarby niepotwierane, wszystkie. Widać, że. O, co ja tak ziewam? Chyba pogoda się jakaś dziwna zrobiła. Spod jakich najbardziej tutaj był aktywny, jeśli o to chodzi. O, patrz. Czemu on? Właśnie. Zauważyłeś, Nikram, że przy przesuwaniu ekranu. O, pyk. Pyk. Właśnie. To będziesz musiał chyba naprawić, bo przyjrzyj się teraz, co ja robię. Patrz. Biorę, przesuwam ekran. Tutaj. Przesuwam ekran i kopię. Przesuwam ekran i kopię. Kowal, podkreślenie 88. Pisze kawkę pierdolni, choć wiem, żebyś wolał kielicha, najlepiej bimberku zajebistego. Nie, 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 bimberku nie. Ale na kawę za późno, 19 prawie. Nie, to nie będę spał w ogóle. No i Nikram, widzisz, że ja sobie chciałem przesunąć ekran tutaj do... O, w tym miejscu i tu będę kopał... Wszystko, na co natrafię, jak tylko będę przesuwał ekran. A więc to drzewo, to wszystko... Nikram Twitch. No, właśnie. Pisze, postaram się to poprawić. No. No bo to jest zdecydowanie bóg. Nie powinno na przesuwaniu ekranu kopać, chociaż nie wiem, jak to zrobić. No bo w zasadzie to jest jak kliknięcie, tylko z przesunięciem ekranu. I... Trzeba by to rozwiązać, że... Nie wiem, jak to rozwiązać, bo w sumie ja dopiero zaczynam ruszać myszką po naciśnięciu tej myszki. Ale w Zombie Island oryginalnym nie kopało. Pisze, to samo się dzieje, gdy chcesz postawić bombę bank. Tak? Kamilon, bo ja z tego co wiem, to jak bombę chciałem postawić i przesunąć ekran,
to się przesuwał ekran i bomba się anulowała. A teraz to jeszcze sprawdzę. Dobra, kolejny znajomy. bobdebenin.pl. A co teraz niższe poziomy, bo chociaż to też był ósmy, to jest ósmy. Tutaj trzeba pamiętać, żeby przesuwać po samej ziemi. Bo jak ja sobie przesunę o po tym kamieniu, no to ten kamień już idzie kopać, nie? I tak po tym drzewie sobie przesunę, to no, po ziemi przesuwać. Po ziemi, ziemi nie będzie kopać. Pokopię 10 razy samochód i zobaczmy, ile jest więcej znajomych. Gucci, Honda, Ala, Brydzia, Andrzej Pietruszka. Andrzej Pietruszka to chyba był wcześniej, tylko więcej ludzi zaczęło grać. I tak, teraz jestem u Boba, to niech tu skończy kopać. W sumie mógłbym przerwać to kopanie pewnie, jak przejdę do następnego. I już teraz idziemy szybciej. Po prostu będzie sprawdzał, na jakim pikselu wciśnięto LPM i kiedy został on odciśnięty, i gdy będzie się zgadało, to wykonuje to, co ma, a w przeciwnym razie nic nie robi. Tak, dokładnie, masz rację. To na pewno tak samo. KMIL ION 225. Pisze Andrzej Pietruszka, to ten od fanpage Świat według zombie. A, widzisz, to fajnie, fajnie. Ale na pewno... O, widzisz, lista znajomych mi się odświeżyła. Czyli trzeba za każdym razem klikać. Gucci, Honda. No i ten, masz rację. Nikram to na pewno było tak samo rozwiązane w Zombie Island właśnie, że rozpoznawało, że w innym pikselu klikałeś, a tutaj od razu widzisz samochód kopię. No i tak, Gucci, Honda, tutaj sobie nie wiem, co to jest za plon. Fioletowy i pszenica albo kukurydza. Taki kolor mi się wydaje. Piramida niezbudowana. Pisze jagoda i dynia. A jagoda i dynia. A skąd ja mogę wiedzieć? A rzeczywiście jagoda, no masz rację. I dynia. No mi się wydaje, dynia powinna być bardziej dyniowata, a nie, to bardziej wygląda na kolor pszenicy. Jeśli jest pszenica, to dobra. No. Tutaj nie wiem co, widać dynia i nie wiem co. To jest latarnia, chyba nie zbudowana, bo owa pisze, kiedyś na pewno to zmienię. No. Nie, no na pewno zrobi, żeby plony wyglądały jak plony, tak jak drzewa wyglądają jak drzewa, nie? No właśnie, właśnie. Ale drzewa wyszły całkiem ciekawe fraktale, nie? Całkiem nieźle ci wyszły te drzewka. Ala, tutaj sobie widać, postawiła więcej samochodów. Latarnię sobie albo przesunęła, albo postawiła. Sobie udekorowała, widać bardziej. No. Nikram Twitch. Pisze, ona już tam była. Dobra, może latarnia już tam była, ale samochodów u góry nie było, nie? No. Trzeba było jeden skupić, a jeden przenieść. Musisz poprawić, żeby lista znajomych się nie rolowała do początku. Nie wiem, czy to się da zrobić przy ponownym wczytaniu, ale ta lista tutaj cały czas trzeba wiedzieć, u kogo się było, a nie tak po prostu, że następny, nie? Brydzia 58 i to jest awatar, wiadomo, z Robloxa, a nie z Zombie Island i widać stokowa farma, trochę dodane. W sumie podobnie jak u mnie i nie ma za dużo grane, chyba ja miałem więcej granek w sumie. Weśnięte do gry, weszła do gry, porobiła i poszła.
I teraz nasz sławny Andrzej Pietruszka. We're going to friend. Właśnie mogłoby to pisać we're going to Andrzej Pietruszka, nie? To tylko we're going to friend. Chociaż nie wiem, nie, w Zombie Island było idziemy do znajomego. Idziemy do znajomego. A więc to jest ok, przetłumaczone. To jest, tak. Idziemy do znajomego, tak pisało w Zombie Island. Czy coś takiego. Tylko, że nie rolowała się ta lista znajomych. K-M-I-L-I-O-N 225. Pisze on też przyszedł, poszedł. No tak, ale bachami widać by zaszalał, nie? Bo tutaj przyszedł, nasrał bachami i poszedł, widać. Bachów pełno wywalił na wszystko, co się dało. No też tak chyba zrobię, to jest dobry pomysł. Będzie chodzi jak... Ale skrzynek mu się nie chciało otwierać, tylko zrobił takie jebut. Dobra. I tak, to jest Andrzej Pietruszka. Teraz D66A z dużych liter. A tu jest konto do testowania Nikram 15 następny. SD666A trochę więcej grał, coś tam posiał, coś tam pokopał, widać, że bachów nie używał w ogóle i oczywiście przesuwałem ekran po grządce i pokopałem grządkę. No, widać, że SD66A chyba ma biedniejsze konto na Robloxie niż Xantor, bo nawet ja tutaj tak mało w Robloxa grałem, mam czapkę, ciemne okulary i kurtkę w skórę jakąś, a to chyba, że to tak po prostu chciał wyglądać. Że ma tylko włosy i buźkę uśmiechniętą. Ja mam nawet inaczej, ciekawiej buźkę uśmiechniętą na awatarze. No i tak, a tu jeszcze jest młyńczy latarnia. I do testowego konta Nikram na szóstym poziomie. Nikram 15. Zombie World. I tutaj jest więcej znajomych. O, tych znajomych jest dużo więcej. Nikram 15. Welcomes. To rzeczywiście jest stokowa postać, nie? Taka za... Nikram Twitch. Pisze, jest ich około 50. O nie, to dużo, to dużo. Nie będę wszystkich odwiedzał, nie? Bez przesady, nie? Dużo, 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 dużo. Ale to jest... Albo chyba, że no, bo to jest po prostu tylko odpalone, postawione dwie piramidy, krypta zbudowana. Za bardzo niepoczyszczone i następny za Eryknem jest Ala. Żeby to szybciej odwiedzało, to bym to zrobił może wszystkich na streamie, ale to tak bardzo długo te serwery przymulają, no bardzo, bardzo. Nie wiem, czy to jest wina serwerów Robloxa, czy no po prostu kodu tej gry, że tak wolno działa, nie? Tu widać niższy poziom Ala. Nikram Twitch. Więcej zrobiła. Pisze, Ala już była. Przesunąłeś o jednej zamiast o 6. K-A-M-I-L-I-O-N 225. A, rzeczywiście. Pisze 50 graczy, z czego połowa weszła tylko raz, a reszta wchodzą do teraz. Tysiąc graczy, z czego połowę weszła tylko raz. A, czyli 25. No ja wchodzę tylko na aktualizację. No. Co to za awatar? Masakra. To nawet nie wygląda jak postać z Robloxa, tylko robak jakiś. Masakra. Hubi. To stawił grządki, nic nie poczyścił, wykopał jedno drzewo małe, wyczyścił pewnie i
Tyle, tak. Rzeczywiście przełączyłem jedno. I tu jest Hubi. I powiem, że piąty poziom to jeszcze coś robił, ale trzeci, drugi to nie za bardzo i nie ma sensu odwiedzać takich, nie? Tak jak mówisz, że weszli, nie weszli, mają pierwszy, drugi poziom i tyle. Jerdile, one welcomes. To pewnie jest taki, który jeszcze wchodzi. Ale bardzo mało, bardzo malutko. I patrzymy, kto tu jeszcze jest. Może po kolei przeczytam, żeby nie pominąć nikogo. Wojtuś, Wojtuś Owu. Dulek. Szkoda, że ma im większa nazwa, tym nie widać nazwy. Jeszcze Dulek, Sandrulek jeden widać. Czarny Dominik jeszcze widać, ale tutaj już muszę się schylić. Bartolomeo Beltolini i bardzo długa nazwa, się zrobiły małe literki. To nie wiem, czy jest do poprawienia. Czy da się to zrobić? Nikram. Mortisto, Pablo, Alejach, Safire, Sefcio, Ptzyi, Adrian Wojna, jakby stokowa postać, ale tylko żółty kolor skóry sobie zrobił, Stania, Reku, Dorotka, Kapirek, Benek, Igorek, XD, i nie, XXD, Boy X, Proser, nie, niektóre są śmieszne. Madzia YouTube? O! Madzia YouTube. No nie powiem, no ciekawe. Asigie, Asgier, Adol, Rebek, Andy, Krótki, Mozor, Mr. Purple, Roblox, tak właśnie też małe litery są. Sabotaż, H, Tactical, Jarjas. Jajcarz, o, sorry, źle to przeczytałem. Tactical Jajcarz to jest. Chciałem po angielsku czytać. Fasi Gazik, Damian, KMILION 225. Pisze, o, nie wiedziałem, że Andy też w to grał. Wszedł tylko, nie? No. Bentlen, Skalty, Krzychu, Karolcia i... Wiesz, co ci jeszcze powiem? Właśnie, Nikram. Była jedna rzecz taka, ważna dosyć, w Zombie Island, której tutaj nie zrobiłeś, że jak się przewijało listy znajomych tym przyciskiem dwie strzałeczki, to zawsze jeden ostatni zostawał na początku listy, na początku. Żeby nie pogubić się. Rozumiesz mnie? A tutaj, jak się przewija, to krótki, nie ma Fazixa na początku, trzeba się cofnąć jeden. I tak było w Zombie Island, że zawsze ostatni z końca był na początku pierwszego przy przewijaniu. Żeby nie popierdaliła się w głowie, nie? No. Damian, dobra, już dalej nie czytam, bo to są osoby, które były jeden raz, właściwie doszedłem prawie do końca listy. No i go home. Właśnie, czy go home? Tak, go home wystarczy jeden raz nacisnąć, tylko że to laguje. Po prostu laguje. Szkoda, że gifts nie ma, ale collections mogę już zobaczyć. Wykopię sobie jeszcze ten skarb, który tutaj wykopałem. Wezmę sobie, pozbieram kamienie też. Widać, że tutaj niektórzy, że pracownicy nie pracują. Pisze, gifty będą już za niedługo. Czyli co, w part 2 czy w 1.3? Dokładnie. I collections! Nikram Twitch pisze part 2. O, part 2, no to ładnie, to ładnie, to ładnie. I mam tutaj kolekcję motocyklową, wypadło po jednym z każdego, Lucky, i dostaję tutaj
Nie pamiętam, co to za plony. Diddly Need Nightshade i 100 doświadczenia. I pyk! Dostałem 100 doświadczenia, mam jeszcze cały czas 8 poziom. Nikram Twitch. Pisze Wilcza Jagoda. Dobrze. Dziękuję za podpowiedź. Tutaj mam Dead Cup. Też nie pamiętam, co to było, bo ja grałem po polsku w Zombie Island. I 100 doświadczenia. Pyk! 100 doświadczenia i cały czas mam 8 poziom. Ale tu mało brakuje. Pisze mu Homor. Właśnie, patrz. Jedna rzecz. Mu Homor, dobra. A nie powinno się nazywać Mushrooms? Tak w ogóle? Ale ten. Patrz, Nikram, jak się najeżdżało w Zombie Island na swoją postać, to można było zobaczyć, ile do następnego poziomu. A tutaj się podświetla wszystko, co jest pod spodem. Tak samo tutaj. No tutaj jest oczywiście, są przyciski more. A to... Nikram Twitch. Pisze, w Zombie Island było to nazwane Death Cup. A, Death Cup. Ale po angielsku. A tak był mu humor. Widzisz. Kolejny skarb, kolejne wykopane. Wtedy trzeba następne drzewka dać do kopania. I kolejne kamyczki. Robotnicy ogarniają. Jeszcze jeden drwal musi iść do pracy. O, idzie, pięknie. Pracuje i jeszcze jeden kamieniarz. KMILION 225. Pisze, w sumie do Muchomora pasuje nazwa DevCap. Nikram Twitch. Pisze, w pierwszym dwóch part dwa tego przenikania nie będzie. Kamilos to zauważył. O, dobrze. Dziękuję, Kamilos, fajnie. I patrz, niby naprawiłeś pracowników, Nikram, a trzech tutaj jeden już poszedł. Ale dwóch tutaj stoi i oni powinni iść pracować, a tylko stoją. Bo ja wszystkie kamienie już poklikałem, możliwe, więc więcej mogę jeszcze kliknąć, który kamień ewentualnie. I ruszył dupę pracownik, ale jeszcze jeden stoi, a ten wrócił i znowu stoi. I tutaj kamieniarze są zbagowani. A ten... A, bo ten wykopał kamień do końca, dobra. I trzeba go zatrudnić do następnego. Już nie siedzi na koniku, ale stoi obok. No. Więc pracowniczy... Kamieniarze są zbagowani jeszcze. I zobaczmy jeszcze kolekcję, bo co tam wykopałem? Chyba dwie, trzy kolekcje mi wypadły, albo dwie. Nie mam więcej. Mogę sobie bamy. Storage. Junkyard. Jejku, co ty mi dodałeś? A nie, dobra, to ja nie dodałem, tylko ten kod użyłem. Że mam 999 kucharzy, stone minerów, wszystkiego. To był ten kod, który podałeś. Nikram Twitch. Pisze, da się tylko 4 kolekcje zdobyć jak na razie. A, tylko 4. No dobra, spoko. Ale... A, tu są bachy. Na drugiej stronie Junkyard. I teraz tak. Czy jest naprawione, jak przesuwam ekran? Nie, właśnie źle jest zrobione. Czyli teraz zrobiłeś, że bach wybucha przy przesuwaniu ekranu, a wcześniej było, że bach... I tu nie pamiętam. KMILION 225. Pisze, jak stoją koło swojego grobu, to znaczy, że kliknąłeś na ten sam kamień dwa razy. Zauważyłem to, gdy jeden robotnik miał już 3 surowce i kliknąłem kolejny raz na ten sam kamień, który był obrabiany wcześniej. A, widzisz, no to też jest błąd, bo nie powinni wziąć dwóch więcej, nie? Dwóch dodatkowo. No widzisz, ja tak, wiesz, odruchowo jak... Szkoda, że tego nie pamięta. Bo jak w Zombie Island pamiętało, gdzie się było ostatnio chyba w magazynie, nie? A tu nie pamięta. Pyk. I można bachami
sobie pięknie pozbieram skarby. I nie będę sobie tutaj czyścił wszystkiego, żeby nie zostawić sobie testowania bez niczego, tak jak zrobił sobie Pawełek, że wyczyścił wszystko i nic nie ma. Kamieniarzy i drwali trzeba testować jeszcze. Gdzie ten mój pracownik? Idzie, idzie. Idzie, poszedł. No. I nie ma sensu czyścić wszystkich drzew, kamieni, bo trzeba testować kamieniarzy i drwali. Pisze, przerwę musiał zrobić. Przerwę musiał zrobić. Dobra, poziom 9. I 4 kolekcje. No jest kolekcja. Footwear. Czyli footwear, czyli kolekcja butów. No. Tak. Dobra, tu kolejny skarb wykopany. Jeszcze pozbieram te rzeczy z robotników i będę się żegnał na tym streamie. A tutaj jest tak, kamieniarz to właśnie inny kamyczek trzeba mu dać. Powiedzmy ten. I nie polas. Inny kamyczek wezmę, którego jeszcze nie klikałem. I nie polas. Czekaj. Ty. A nie da się wrócić go do domu. O matko. Bo tak w Zombie Island dał się kliknąć na niego i iść do domu. A tu się nie da jeszcze. No w końcu alfa, nie? Dobra. Musiał odpocząć. No ci się jeszcze przewracają przy kamieniach. A jejku. No dobra. Nikram Twitch. Pisze, wcześniej była taka opcja, ale ją wyłączyłem, bo sprawiała dużo problemów. A, dobrze. To po prostu musisz odbagować tą opcję. Dobra. I fajnie. No. To jeszcze jest dużo błędów, bardzo dużo błędów, bo widać, że tutaj, o, tu, ten mój... Pisze, pierwsze trzy będzie ona działać. Ten mój ludzik tutaj utknął razem z kamieniarzem. Przy jego koniu utknął i już nie może się ruszyć. A ten kamieniarz nie chce pracować, chociaż klikam jakikolwiek kamień. Którego jeszcze nie klikałem. A mój zombiak w końcu ruszył dupę, odblokował się i poszedł zbierać to, co mu kazałem. No. I tak to wygląda. Bardzo dużo błędów. No beta to już będzie co innego. To jest na razie alfa jeszcze cały czas, nie? No nawet beta jeszcze ma błędy, a to jest przecież alfa. No. Dobra. No to fajno. Dziękuję za oglądanie. Przetestowane co było. Czy coś pominąłem, Nikram? Czy coś pominąłem? Nikram Twitch. Pisze, z robotnikami jest dość dużo pracy, ponieważ mogę naprawić jedną rzecz, a druga się popsuje. No właśnie. Powiedz mi, czy coś pominąłem, czy coś powinienem jeszcze pokazać z twojej strony? Nikram Twitch. Pisze, nie pominąłeś. To dobrze. A patrz, teraz kolekcję. A, bo wiem, pamiętam. To przyciski działają po dwóch naciśnięciach. I to nie jest wina tej gry, tylko konstrukcji samego Robloxa pewnie, nie? Że te kolekcje się nie otwierają od razu jakoś. Tak samo jak market chyba.
Nie, market się odpalił za pierwszym razem. Nie kram Twitch. Pisze, musisz kliknąć w napis. KAMILION 225. O matko. Pisze, a kiedy będzie live z part 2, jak wyjdzie? Myślę, że szybciej niż z part 1, bo już mam telefon ogarnięty, ale to jeszcze zależy, jak moja małżonka będzie chciała chodzić na spacery, jak będzie brzydka pogoda. Tak jak dzisiaj nie za ciepło dla żony, to jest zimno dzisiaj. To może i na drugi dzień, jak wyjdzie aktualizacja. Albo tego samego dnia. Nie, bo aktualizacja wychodzi późno, zazwyczaj, to na drugi dzień może być. Czyli jak nic się nie zmieni, to we wtorek. Bo prawdopodobnie w poniedziałek będzie, ale nie wiadomo, kiedy wyjdzie, czy na pewno w poniedziałek, nie? No, dobra. To oczywiście kończę. Dziękuję. Trzymajcie się. Nie wiem, czy jeszcze poczekać, aż się ludzie pożegnają, czy już kończyć. I w ogóle... Właśnie. A co to jest ten czerwony kwadrat u góry? Nikram. Nikram Twitch. Pisze cześć. Tasiaśl. Pisze papapa. KAMILION 225. Pisze do zobaczenia. Nikram Twitch. Pisze mózgi. Mózgi, których nie widać. Dobra. No to cześć, pa. Tu. Pa. Na razie.